jak przebiegają prace przy budowie nowej kopalni w Szorstnicy? Prace przebiegają dobrze. Może nie jest dużego wydobycia, ale załoga zwraca uwagę na wykonanie obudowy. To będzie wyrobisko kapitalne, które musi służyć kopalni na lata. Panowie, przeszliście z kopalni Borynia Zofiówka. Tak. Dobrze znacie tą kopalnię nową, którą w tej chwili tworzycie. Warunki są podobne, myślę, chyba ludzie górnicze, prawda? Tak, tak. Kopalnię poznaliśmy już dobrze. Warunki są dosyć trudne z uwagi na rozcinanie złoża. Jest to złoże głównie na razie kamienne, także postęp jest co do warunków mały, ale utrudniony, ale zwracamy też również nacisk jest nakładany na wykonawstwo budowy, dlatego wyrobiska z uwagi na to, że są to wyrobiska na lata, także muszą być wykonane dobrze z tymi różnymi wszystkimi szczegółami technicznymi. Załoga jest dość młoda, ale chce pracować, angażują się, wykonują polecenia, są zdyscyplinowani, także myślę z mojej oceny, że jest to dobry materiał na pracowników, którzy będą w przyszłości pracować na kopalni i będą awansować.